Jasiu, Jasiu, buty mam dla ciebie, proszę. Na podwórko, bieraj. Bieraj, wychodzimy. No, wkładaj. Dobra, jedna noga, druga noga. Dobra, zapraszam. Co się cieszysz? No co? No nie mów, że za duże dla ciebie. No, myślałem, że rozmiar będzie pasował. Co, kalosze ci się nie podobają? Śmieszne. Czego śmieszne? Dobra, dawaj. A ja już zakładam, bo to będzie test. Zaraz przy myciu siewnika. Tutaj moja wersja butów roboczych z PPO, a tutaj wersja kaloszy również z tej samej firmy. Firma już od 69 lat na polskim rynku i ona może się pochwalić, że w zeszłym roku z firmy wyszło 800 par butów, tylko w zeszłym roku. Także lecą z koksem grubo. Liwcia? Liwcia? Tutaj tatuś buty ma dla ciebie, proszę. Co? Podobają ci się? No to zakładaj i chodź. Dawaj, maszeruj ze mną. Dawaj, maszeruj. Troszeczkę za dużo, ale to zaraz podrośniesz. W tych butach fajne są te noski do ściągania. To mi się zawsze przydaje, bo niestety czasami brzuch zaczyna przeszkadzać. Całe buty wykonane, co Jasiu? Z poliuretanu, z takimi mikropęcherzykami powietrza, przez to one są bardzo dobrze izolowane, jeżeli chodzi o funkcje termiczne, ale też lekkie, bo w porównaniu z jakimiś kaloszami z PCV albo z gumy, to można powiedzieć, że nawet 40% lżejsze. Podeszwa też lity poliuretan, przez to bardzo odporne na ścieranie, na jakieś uszkodzenia i antypoślizgowe i samoczyszczące. Nie przeciągając. No dobrze, że mnie widzisz, Jasiu. Czy ty chcesz zakładać? Ściągaj buciki, idziemy myć maszynę. Siewnik. Siewnik sam się nie zrobi, nie wyczyści. A to jest zimno. No trzeba się szykować do siewu, co nie? Ledwo co zebrane. Ale zobaczcie, jak ta ziemia ładnie konserwuje wszystko. To nie Grzesiek nagrywa vlogi, tylko dzieci dla Grzeszka nagrywają vlogi. Mali operatorzy. Tato sobie żarty robi.